Odbyło się w Opolu spotkanie z przewodniczącym Nowoczesnej Adamem Szłapką, gdzie rozmawialiśmy o aferach PiSu i konkluzją z tego spotkania jest nasz wniosek do prezesa Jarosława Kaczyńskiego o odwołanie skompromitowanego ministra Czarnka z funkcji opiekuna województwa opolskiego. To jest niedopuszczalne, żeby opiekunem PiSu i również Solidarnej Polski na województwo opolskie był polityk, który odpowiada za aferę Villa Plus. To nietransparentne dzielenie środków publicznych w Ministerstwie Sprawiedliwości doprowadziło do afery Solidarnej Polski wokół ex-bono z udziałem Małgorzaty Wilkos. Co najgorsze, nie ma żadnej gwarancji, że te patologie ustaną, kiedy opiekunem politycznym województwa polskiego jest polityk w osobie ministra Czarnka. Dlatego chcemy z przewodniczącym Adamem Szłapką bezpośredniej reakcji prezesa Kaczyńskiego. Opole nie może mieć patrona, którego działania wyglądają gorzej niż mętna woda. Kwestia uczciwości wyborów. Ludzie się naprawdę boją tego, widząc, jak wielkie środki, jak duża jest dysproporcja, jeśli chodzi o możliwości strony rządowej opozycji. Ludzie się boją tego, dlatego Nowoczesna od samego początku zaangażowała się w projekt obywatelskiej kontroli wyborów. Uczestniczymy w tym, to jest projekt, który zrzesza wszystkie partie opozycyjne, a także organizacje społeczne, takie jak KOD. Od samego początku w tym projekcie Nowoczesną reprezentuje poseł Witold Zembaczyński i tak też będzie w następnych miesiącach. Będziemy tutaj wspólnie działać i w ramach Koalicji Obywatelskiej, tutaj z posłem Sławomirem Nitrasem, i także w ramach obywatelskiej kontroli wyborów.